To, że chcemy być dobrym specjalistą, a dobry specjalista to ten, który ma efekty liczbowe. Nie. Dobry specjalista to ten, który daje, który pozwala pacjentowi stworzyć przestrzeń do zmiany i ta zmiana się dokonuje na różnych stopniach, poziomach i nie zawsze jest mierzona tylko liczbami na wadze czy w obwodach, ale przede wszystkim w tym, jak się pacjent czuje. Co czuję i czy chcę trwać w dokonywanych zmianach? Cześć, nazywam się Ania Paluch, jestem psychologiem i psychodietetykiem. Pomagam naprawiać relacje z jedzeniem. I dokonywać życiowych zmian. Wspieram w leczeniu zaburzeń odżywiania, uczę psychologii i innych specjalistów, ale też sama ciągle się uczę. Czerpię głównie z książek, ale też od osób, z którymi współpracuję, bo to zawsze niewyczerpane źródło inspiracji i wiedzy o drugim człowieku, po prostu, ale też z natury, dzięki życiu z dala od miasta. W moim podcaście opowiadam o psychologii zgodnie z moją filozofią cudu nadawania tak samo dużej ważności ciału, umysłowi i duchowości bo jesteś cudem i zadbajmy o ten cud zapraszam na kolejny odcinek podcastu jadłospis jest często postrzegany jako narzędzie typowo dietetyczne dlatego czasem pojawia się Pytanie, czy w psychodietetycznym podejściu jest miejsce dla jadłospisu? Czy psychodietetyk z góry odrzuca wykorzystywanie jadłospisu, w, czy to w naprawie relacji z jedzeniem, czy w przypadku pracy z zaburzeniami odżywiania, czy takim e, odchudzaniu z głową, tak to nazwijmy? W moim odczuciu nie ma nigdy ostatecznych odpowiedzi i takich bardzo skrajnych podejść. Nie powinno być. Powinniśmy bardziej rozważać to, w jaki sposób pewne narzędzia można dostosować do pacjenta, do problemu i do naszego sposobu pracy. Dlatego w moim odczuciu psychodietetyka nie odrzuca żadnego z narzędzi, a tym bardziej e, jadłospisu. Natomiast warto się przyjrzeć temu, e, jak zarówno my, jak i pacjent ten jadłospis traktują. Bardzo często w swojej pracy m, spotykam się z osobami, które przychodzą i z góry zakładają właśnie że ten jadłospis będzie remedium na wszystko. Bardzo często też w przypadku zaburzeń odżywiania i tutaj pojawia się taki zgrzyt w momencie kiedy zaczynam mówić więcej o tym, że Uważam, że w kontekście zaburzonego sposobu odżywiania, zaburzonej relacji z jedzeniem, po wielu latach stosowania nieskutecznie diet, jadłospis nie jest tym, e, czym tą drogą, którą powinniśmy pójść, bo e, jakby nie było jest to jakaś forma restrykcji, a dla takich osób restrykcje nie są dobrym rozwiązaniem. Dlatego Myślę, że warto podkreślić, że psychodietetyczne podejście, powiedzmy, do stosowania jadłospisu, bierze pod uwagę kilka ważnych kwestii. Jadłospis stosowany właśnie w sposób elastyczny, bo to elastyczność jest tym e, fundamentem zmiany takiej zdrowej, zmiany stylu życia. E, ja mam takie swoje e, własne trzy. Fundamenty, na których opieram gdzieś to, moje psychodietetyczne podejście do współpracy z pacjentem, zazwyczaj zwracam na to uwagę. I okazuje się, że bardzo często te trzy, z tymi trzema elementami musimy popracować. I to jest elastyczność, to jest sytość i to jest uważność. I właściwie jadłospis sam w sobie też powinien te trzy elementy fundamentalne zawierać. Albo powinniśmy do niego właśnie podchodzić w ten sposób, żeby na te trzy kluczowe elementy zwrócić uwagę, żeby był też naszym narzędziem do tego, aby tych, te tematy właśnie związane z elastycznością, sytością i uważnością można było poruszyć. Żeby to nie było takie stosowanie jadłospisu jako liczb, Konkretnych makro, konkretnych godzin, porcji, przepisów, których nie można między sobą gdzieś tam wymieniać. Mam wrażenie, że odchodzimy w ogóle już od takiego stosowania jadłospisu i to dobrze. Oczywiście takie typowo dietetyczne, właśnie takie odliniki stosowania jadłospisu czasem jest wymagane. To są, myślę, wyjątkowe sytuacje, takie jak przygotowywanie się na przykład do konkretnych zawodów sportowych, gdzie trzeba po prostu zrobić określoną, czy to limit wagowy, czy jakieś założenia przed, przed właśnie konkursem, czy, czy zawodami. Oczywiście, że tutaj jest potrzebne bardzo skrupulatne wyliczenia i bardzo. No niestety restrykcyjne trzymanie się tych założeń. Czasem też w przypadku niektórych chorób takie podejście bardziej restrykcyjne jest też potrzebne często w są oczywiście takie zaburzenia gdzieś tam metaboliczne, choroby, które wymagają e, odrzucenia pewnych produktów, pewnych składników i pod to skomponowanie diety, która będzie tak samo odżywcza, bogata. No i tutaj jest pole do popisu, tutaj e, to jest miejsce na konkretny, typowy jadłospis, gdzie dietetyk, e, no, trochę musi popracować nad tym, żeby to wszystko było odpowiednio dostosowane. Natomiast y, mam też takie poczucie, że często te choroby są takim bodźcem czy takim zapalnikiem do tego, żeby właśnie taki y, dosyć restrykcyjny sposób odżywiania stosować. Często jest to z założenia specjalisty często też jakby z takiej potrzeby pacjenta, też z lęku, z obawy, z tym wszystkimi emocjami, które się wiążą z diagnozą. Natomiast nie zawsze też takie restrykcyjne zasady wprowadzone w stylu życia, który nie był prowadzony zdrowo, będą dobre, to znaczy są takie zaburzenia, gdzie kluczowe jest odrzucenie pewnych produktów. Czy wprowadzenie jakiegoś konkretnego sposobu odżywiania, ale są też zaburzenia, na przykład insulinooporność, gdzie można by było zwrócić uwagę na to, że potrzebna jest na przykład dieta o obniżonym indeksie glikemicznym, że konieczne jest tutaj jakieś uwrażliwienie tak, tego organizmu na insulinę, i to się wiąże z pewnymi założeniami dietetycznymi. Natomiast wchodzenie na taką ścieżkę u osoby, która na przykład, no bo często insulinooporność jest jednak pokłosiem stosowania wielu różnych diet restrykcyjnych, obiadania się, jedzenia emocjonalnego, właśnie słodyczy, takiego no po prostu niezdrowego stylu życia przez dłuższy czas. Więc, jeżeli my takiej osobie nawet przerażonej. Diagnozą. Wprowadzimy jadłospis, który jest dość restrykcyjny, który właśnie bardzo ogranicza spożywanie węglowodanów prostych, co wydawałoby się z jednej strony bardzo ważne, ale ja mam zawsze takie poczucie, jak długo taka osoba będzie w stanie wytrzymać, jeżeli nie zmieni swojego podejścia, też takiego mentalnego do tego, co się wydarzyło, do tego, co teraz. Stało się z jej zdrowiem, jakby na bazie tego, jak żyła przez określony czas. Jeżeli tutaj nie nastąpią zmiany, jeżeli też te zmiany w zakresie wprowadzania różnych modyfikacji żywieniowych nie będą wprowadzane łagodnie, powoli, to prawdopodobnie nie będziemy mieć szansy na wytrwanie w takim sposobie odżywiania. Osoby, która w pewien sposób przyzwyczaiła się na przykład do jedzenia dużej ilości słodyczy. I teraz zrezygnowanie zupełnie z tych słodyczy, bo przecież to są cukry proste i w insulinooporności w ogóle nie można takich rzeczy jeść. Niektórzy specjaliści idą jeszcze dalej, zachęcając do odrzucenia słodkich owoców na przykład. No to tutaj już naprawdę gdzieś tam chodzimy po grząskim gruncie i, i tak naprawdę balansujemy na krawędzi tego, że możemy wprowadzać zmiany łagodnie, możemy nie widzieć od razu jakichś dużych zmian, czy to w kontekście masy ciała, czy po prostu w samopoczuciu, bo myślę, że to jest dużo ważniejsze tak naprawdę, ale z czasem wypracowywać sobie nowe nawyki. Właśnie taką świadomość żywieniową, takie elastyczne komponowanie posiłku, zadbanie o tą sytość, która też jest bardzo ważna często w insulinooporności, zadbanie o to, żeby te posiłki były tak skomponowane, żeby właśnie gdzieś ten cukier opanowywać trochę, powiedzmy, to jest dużo ważniejsze, bo jest większa szansa, że przy takim. Łagodnym podejściu przy takim wprowadzaniu zmian małymi krokami, ta osoba po prostu będzie miała siłę i motywację do tego, żeby wytrwać. Więc widzimy tutaj przykład pewnego no, zaburzenia, tak? no, to insulinoporność nie jest chorobą, ale pewnego rodzaju objawem, który wymaga właściwie podejścia takiego dietetycznego, zmiany sposobu odżywiania, zwrócenia uwagi na pewne kwestie związane z dietą, ale jeżeli podejdziemy do tego właśnie tak psychodietetycznie bardziej, czyli elastycznie, łagodniej, bardziej wyrozumiale, jesteśmy w stanie osiągnąć, wydaje mi się, Lepsze efekty przede wszystkim dla pacjenta i efekty być może nie liczone od razu w utraconych kilogramach, chociaż to też oczywiście przychodzi. Natomiast przede wszystkim w podejściu, w nastawieniu, w samopoczuciu i w takim poczuciu, że ja jestem w stanie sobie z tym poradzić, że ta diagnoza która często gdzieś tam, której towarzyszy straszenie tego, z czego trzeba będzie zrezygnować, już mnie tak nie przeraża. Myślę, że to jest bardzo ważne, tak jak mówię, w tym, żeby wytrwać po prostu. Więc widzimy, że nawet w kontekście gdzieś tych zaburzeń takich metabolicznych, powiedzmy, kwestii czysto fizjologicznych, też ten jadłospis powinien być dostosowywany tak bardziej elastycznie. Ale wcale go nie odrzucamy. No bo właśnie to psychodietetyczne podejście do stosowania jadłospisu może traktować go jako narzędzie do nauki, a nie do wyręczania pacjenta. I myślę, że to jest coś, co trzeba z jednej strony uświadomić sobie, specjaliście, żeby nie wymagać od pacjenta stosowania tego w 100%, żeby nie złościć się. Że on sobie zaczyna coś tam kombinować w tym jadłospisie, o ile to nie oddala nas od tych celów, które sobie założyliśmy i o ile to jest zrobione właśnie gdzieś tam, pod naszym okiem czujnym, to w porządku, bo to o to właśnie powinno chodzić. Natomiast nie powinno nam zależeć na tym, żeby ktoś, kto właśnie no nie ma. W Takich określonych, konkretnych celów, jak, o jakich powiedziałam wcześniej, do wypracowania, żeby nie starał się trzymać tego jadłospisu bardzo sztywno, bo to może bardzo często utrwalać nas w takich przekonaniach i podejściu do diet odchudzających których nie chcielibyśmy utrwalać. Właśnie takich, że to jest pewien etap, a potem można wrócić do dawnego sposobu życia, bo nie uczę się tego, jak robić to inaczej. Po prostu stosuję jadłospis, patrzę na te liczby, ważę te produkty i nie myślę. A myślenie jest tutaj kluczowe. I ta uważność, właśnie ten trzeci element, jest też bardzo ważnym elementem. E, więc e, zwróciłabym tutaj naprawdę uwagę na to, żeby patrzeć właśnie na jadłospis w przypadku osób, które starają się odchudzać, a które mają już za sobą tą przeszłość dietetyczną, które mają zaburzoną relację z jedzeniem. Bo mówimy tutaj też o czymś innym, jeżeli mówię o zaburzeniach odżywiania, bo tutaj ten temat też poruszę, kiedy ten jadłospis może się przydać, a kiedy nie. Natomiast teraz y, chciałabym, żebyśmy się skupili na tym, co nazwiemy właśnie zaburzoną relacją z jedzeniem, która jest y, no, rezultatem stosowania różnych diet y, odchudzających, różnego rodzaju restrykcji, jedzenia emocjonalnego, objadania się wywołanego właśnie tymi restrykcjami, które sobie wprowadzaliśmy na te okresy diet. I w, takim, w takiej sytuacji, z taką historią, z takim pacjentem jadłospis taki sztywny, który o nich czasem chcą wymusić, bo wydaje im się, że to jest rozwiązanie. Tak jak ja się już czegoś zacznę trzymać, to wytrwam, to w końcu osiągnę to, co chcę. Niestety, musimy mieć świadomość, że to może utrwalać takie zachowania, które później będą osoby popychały do nawrotów czy to jeżeli chodzi o efekt jojo w przybraniu masy ciała, czy po prostu w zachowaniach zaburzonych, jeżeli chodzi o jedzenie. Dlatego spójrzmy na jadłospis właśnie przez pryzmat tych trzech fundamentów, jakimi jest sytość elastyczność i uważność. I jeżeli w ten sposób pracujemy z pacjentem i e, stosujemy ten jadłospis, to myślę, Jadłospis może być fajnym, ważnym elementem współpracy i wcale psychodietetyczne podejście nie będzie go odrzucało. Zanim przejdziemy do dalszej części podcastu, chciałabym zaprosić na webinar specjalistyczny. E Narzędziownik psychodietetyczny, część pierwsza. Zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką psychodietetyki i wykorzystania jej w praktyce pracy z pacjentem-klientem. To szkolenie kieruje do wszystkich specjalistów, którzy takiego zaplecza narzędzi właśnie psychodietetycznych potrzebują. Narzędziownik psychodietetyczny, część pierwsza, to jest właśnie tytuł szkolenia. Odbędzie się już 5 czerwca. Przez platformę Zoom, Zoom to jest szkolenie online. Jeżeli nie możesz być w tym terminie z nami, otrzymasz oczywiście wszystkie materiały i nagranie po szkoleniu. Także bez względu na to, jaki jest Twój plan dnia, plan tygodnia. Można skorzystać z tej formy edukacji. Psychodietetyczne podejście do odchudzania i zmiany nawyków zdrowotnych wymaga od specjalisty posiadania takiej właśnie skrzynki z narzędziami. Bardzo lubię to stwierdzenie. Dobieramy je w zależności od problemów, z jakimi zmaga się pacjent, uczymy pacjentów, ich obsługi, tłumaczymy, z, czym, z jakimi mechanizmami powiązane są poszczególne narzędzia i praca właśnie w tym aspekcie. No, a później pozwalamy im dokonywać zmian w ich rytmie, w ich tempie, zgodnie z ich potrzebami. Zostawiamy ich z ich własną skrzynką, tak naprawdę do której będą mogli sięgać w trudnych momentach, i wydaje mi się, że to jest taki dobry cel współpracy z pacjentem. I to jest właśnie ta psychodietetyka w praktyce. Pora wyposażyć swój warsztat, właśnie warsztat specjalisty, w takie praktyczne e, sposoby pracy, które będziecie mogli przekazywać dalej. Zapraszam na szkolenie wszystkich specjalistów, którzy tego zaplecza potrzebują. Stworzymy sobie właśnie taki psychodietetyczny narzędziownik w oparciu o najczęściej występujące problemy w odchudzaniu. Otrzymasz arkusze pracy i wskazówki do tworzenia takich własnych, praktycznych materiałów, z którymi będziecie mogli sobie wspólnie z Twoim pacjentem, klientem pracować. Wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie www.bampsud.pl w zakładce kursy. Tam w aktualnościach pojawia się odnośnik do właśnie tego szkolenia, które sobie można wykupić i sięgnąć do niego właściwie w każdym momencie. 5 czerwca możesz być z nami na żywo, żeby na żywo online, <laughs> żeby zadać pytania, żeby e, no, być takim naprawdę zaangażowanym, a Oprócz tego będzie możliwość otrzymania nagrania i wszystkich materiałów, więc można do tego szkolenia sięgnąć w wybranym przez siebie momencie. Kontynuując temat wykorzystania jadłospisu właśnie w pracy z pacjentem, tak jak mówiłam, w takim psychodietetycznym podejściu dla mnie kluczowe jest właśnie zwrócenie uwagi na te trzy fundamenty. Sytość, elastyczność i uważność. Dlaczego na to najczęściej zwracam uwagę? Sytość, ponieważ dla wielu pacjentów mm, diety łączą się z takim przekonaniem, które bardzo mocno w nie wrasta, że dieta to jest męczenie się, to jest chodzenie ciągle głodnym. To jest męczenie się tymi różnymi zakazami, tymi porcjami, tym liczeniem, sprawdzaniem wszystkiego i nakładaniem sobie jak najmniej. Sytość to jest ten czynnik, który daje pacjentowi, klientowi takie poczucie, że to nie musi być takie trudne, to nie musi być takie skomplikowane, to nie musi być takie... Męczące przede wszystkim. Ta dieta może być właśnie skomponowana, tak naprawdę. Uczymy pacjentów zwracać uwagę właśnie na to, co. Działa sycąco. Uczymy, nie wiem, o indeksie sytości, o tym, jak wpływa odpowiednia ilość białka na to, jak my się czujemy. E, uczymy właśnie tak ten talerz komponować, żeby tam były takie produkty, które tą sytość zapewniają i dają ją też na dłużej. E, I dzięki temu bardzo dużo osób trochę. Zmienia swoje podejście do odchudzania i przede wszystkim zmienia w sobie to przekonanie, że to musi być coś udręczającego, tak naprawdę. A przede wszystkim myślę, że to jest kluczowe, że pacjent ma też takie poczucie, że to nie musi się bardzo różnić od jego. Codziennego sposobu odżywiania. Uczy się po prostu tak komponować te posiłki, posił żeby to z nim zostało. I podobnie jest z elastycznością. Ta elastyczność to jest takie uczenie pacjenta, że z jednej strony staramy się komponować te posiłki tak, żeby było sycąco, czyli wybieramy jednak jakieś produkty, natomiast to nie musi być tak, że rezygnujemy z innych produktów. Możemy po nie sięgać, tylko oczywiście albo trochę tak rekreacyjnie, albo w takim poczuciu, co jest dla mnie teraz lepszą opcją, bo mogę wybrać coś, co jest mniej sycące, ale po prostu smaczne w tym momencie dla mnie i satysfakcjonujące o, tak naprawdę, albo mogę zdecydować się na coś, co bardziej będzie dla mnie sycące, też jest dobre, ale może nie jest aż tak e, dla mnie e, przyjemne e, ten posiłek i, i ten rodzaj produktów. I Pacjent po prostu ma możliwość wyboru albo takiego elastycznego połączenia tej przyjemności, satysfakcji z tym, żeby było sycąco, żeby ta dieta nie jawiła się jako coś, taki trudny etap, taki etap, który, w którym tylko czekamy, żeby skończyć. O, To jest, to jest bardzo. Powszechne i to też sprawia, że wpadamy w to takie czarno-białe myślenie, zero-jedynkowe podejście, że jak coś tam nam nie pójdzie do końca dobrze, to już rezygnujemy całkowicie. No i to jest najgorsze, co można zrobić, bo to właśnie sprawia, że każda taka drobna rzecz staje się trochę wymówką, dlatego żeby skończyć i zaczynać znów od kolejnego poniedziałku. No a nie o to chodzi. Chodzi nam o to właśnie, żeby. To ten sposób odżywiania był z jednej strony jak najbardziej podobny do tego, który jest i który nam odpowiada, a z drugiej strony, jeżeli nasz sposób odżywiania był bardzo niezdrowy, to musimy małymi krokami te modyfikacje wprowadzić tak, żeby to stało się naszym nowym sposobem odżywiania, takim, który będzie dla nas naturalny, który będzie dla nas satysfakcjonujący też. Oczywiście nie zawsze jest super, hiper przyjemnie I, i takie to, to trzeba przyjąć, tak? Że, że tak będzie, że no, może dla nas satysfakcjonującym produktem jest czekolada, ale naprawdę nie ma racji bytu i nie ma możliwości, żeby to jedzenie czekolady na każdy posiłek było dobre dla naszego zdrowia i pod względem takim dietetycznym i, i psychologicznym. I nie o to chodzi w tej elastyczności, tylko o to, żeby była możliwość sięgania do wszystkich produktów, które lubimy, na które mamy ochotę, ale żebyśmy to robili z pełną świadomością. I właśnie tu jest ten trzeci fundament, ta pełna świadomość jest też mocno dopowiązana z uważnością. Kiedy my się zaczynamy sobie przyglądać pod względem tego, jak się czujemy po poszczególnych posiłkach, produktach. Kiedy zaczynamy jeść wolniej, to jest dla mnie też zawsze taki ważny etap współpracy z pacjentem, żeby w ogóle zwrócić uwagę na to, jak szybko jemy, jakie jest nasze tempo, jak my się czujemy podczas tego jedzenia, o czym myślimy, gdzie jest nasza głowa podczas tego posiłku. I bardzo często się okazuje, że kiedy my zdecydujemy się włączyć tą uważność, kiedy my zdecydujemy się jeść wolniej, to tak po prostu zaczynamy jeść mniej. Bo zaczynamy czuć, bo nie robimy tego automatycznie, nie robimy tego na zasadzie przyzwyczajenia, że zawsze trzeba zjeść tyle, ile jest na talerzu, tylko e, zaczynamy myśleć o tym w ten sposób, że trzeba zjeść tyle, żeby czuć się najedzonym. I tutaj te różnice e, zaczynają być takie, które sprawiają, że zaczyna być też różnica, jeżeli chodzi o na przykład ma utratę masy ciała. Bo sama uważność sprawia, że jemy trochę mniej, dodatkowo, kiedy komponujemy te posiłki, lepiej, i kiedy też nie mamy w sobie takiego poczucia, że to jest coś strasznego, to co, przez co teraz przechodzimy, to zupełnie zmienia się ta nasza relacja i z jedzeniem, i z odchudzaniem. Więc psychodietetyczne podejście do właśnie tego jadłospisu um, uczy pacjenta świadomości wielkości porcji kaloryczności, ale nie na zasadzie tylko i wyłącznie liczb, chociaż to też jest często ważne, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, ile pewne produkty mają e, kilokalorii takich e, niepotrzebnych, tak? Bo zdarzy nam się zjeść całą miskę orzechów i wydaje się, że te orzechy są zdrowe, ale są zdrowe w odpowiedniej ilości, a często ta duża e, porcja Równa się tak naprawdę konkretnemu posiłkowi, a nie dają nam te orzechy na przykład takiej sytości. Więc dzięki jadłospisowi, pokazując, jak te liczby się prezentują, osobom, które mają trochę tą relację z jedzeniem zaburzoną, które chciałyby zacząć się tak mądrze, rozsądnie odchudzać, możemy uświadomić, co te liczby tak naprawdę oznaczają, i nauczyć, korzystania z tych tabel w taki rozsądny sposób, żeby mm, mieć poczucie tego, na co sobie, że tak powiem pozwalam dzisiaj, jak to wpłynie na całość mojego bilansu kalorycznego i co zrobić, żeby ten bilans był jak najlepiej zrównoważony. Oczywiście dzięki jadłospisowi możemy nauczyć się też elastycznie komponować posiłków, ale właśnie na takiej zasadzie takich puzli. Tak? Wybieramy sobie co nam odpowiada, w jakie dni i nie trzymamy się tego sztywno, bo ta sztywność sprawia, że, że nasz mózg po prostu nie lubi i oporuje i będzie chciał jak najszybciej skończyć. Jeżeli my damy sobie takie przyzwolenie na to, że to nie musi być tak, że poniedziałek trzymam się według kartki, tak jak ma być od początku do końca, tylko mogę sobie zjeść dzisiaj w środę śniadanie z piątku, a obiad z czwartku, a podwieczorek dzisiejszy, a kolację jeszcze z innego dnia, bo generalnie w ciągu tygodnia ten mój bilans i kaloryczny, i taki odżywczy będzie się zgadzał, i nie muszę co do jakiegoś tam przecinka wyliczać tych swoich makro różnego rodzaju, tylko liczy się to, jak ja się będę czuć, na co ja mam rzeczywiście ochotę. Jeżeli to jest z puli tych moich posiłków, które dobrze wpłyną na moje zdrowie, na moje cele, to, to mogę. A nawet dobrze by było troszkę elastycznie tutaj pomanewrować, raz, żeby właśnie dać sobie takie poczucie, że ja, ja mam tą elastyczność, ja wybieram, to ja decyduję. To nie jest tak, że mam z góry coś założone, bo tak jak mówiłam, te nakazy i zakazy bardzo źle działają na nasz mózg i on się od tego próbuje jak najszybciej odciąć. A z drugiej strony to jest kwestia też tego, że uczymy się, uczymy się na przyszłość jakie posiłki, jak na mnie działają, jakie zestawy są dla mnie najlepsze, jakie nie wiem, rodzaje śniadań mi bardziej odpowiadają, czy te słodkie, czy te słone, kiedy potrzebuję na przykład właśnie de, w ciągu dnia tego posiłku takiego bardziej słodkiego albo bardziej sycącego, jak się to rozkłada, w zależności od tego, jak wygląda mój plan dnia. Więc ten jadłospis pozwala, jeżeli oczywiście właśnie świadomie do niego podejdziemy, na jego bazie odnotowywać Masę różnych ważnych informacji na przyszłość. Tak, jak reaguje, jak się czuje moje ciało, po czym jest lepiej, co działa na mnie bardziej sycąco, bo to mimo że nie wiem, będziemy mieć tabelkę z indeksem sytości. Jakie produkty jak dla nas y, powinny działać w teorii, jeżeli chodzi o zapewnienie sytości, to prawda jest taka, że każdy z nas ma może mieć troszkę inaczej. I dlatego trzeba obserwować przede wszystkim siebie. Więc ten jadłospis, który jest jakąś taką bazą, punktem wyjścia, będzie fajnym e, właśnie tym punktem wyjścia do obserwowania siebie. To jest też oczywiście źródło inspiracji, uczymy się nowych przepisów, kompozycji, tego właśnie jak te posiłki razem, te poszczególne produkty, te makroskładniki połączyć, żeby z tego wyszedł fajny posiłek, który właśnie jest optymalny, sycący. I później to też daje nam takie, no właśnie, taką, taką listę różnych możliwości, z których będziemy mogli sobie korzystać po e, zakończeniu współpracy, takiej czy to ze specjalistą, czy e, z konkretnym jadłospisem, tylko bardziej m, tak na zasadzie bez liczenia i ważenia, ale zdrowo, elastycznie i sycąco tworzyć swoje własne standardy jeżeli chodzi o mój sposób odżywiania, bo to musi być nasze. Oczywiście tak jak powiedziałam. To jest też świetne źródło i możliwość samoobserwacji tego, co jak na nas wpływa. To jest też forma edukacji żywieniowej, żeby właśnie zwrócić uwagę pacjentowi na to, jak te posiłki powinny być tworzone, jakie mniej więcej proporcje pewnych składników. Ale właśnie w takim elastycznym podejściu, żeby też nie, nie zwracać uwagi na konkretne liczby i żeby też specjalista nie patrzył na to tak bardzo sztywno. Ja wiem, że my mamy może w głowie po zakończeniu edukacji taką potrzebę tworzenia idealnych jadłospisów. Tylko, że te idealne jadłospisy niekoniecznie będą e, idealnie przestrzegane, no bo będą to Twoje jadłospisy tworzone dla kogoś, i niekoniecznie to się sprawdzi pod względem takim psychologicznym. Tak? Jest część osób, która tak mówię, podchodzi zadaniowo do sprawy. Nie ma jakiejś przyszłości, przeszłości dietetycznej, nie ma przekonań związanych z odchudzaniem takich trudnych, nie ma właśnie jakichś takich negatywnych doświadczeń i wspomnień. Ma po prostu swój cel do zrealizowania, nie czuje, że to jest dla niego bardzo wymagające, po prostu podchodzi zadaniowo do sprawy. Część osób, tak jak mówiłam, z różnych powodów takie cele ma, czy to właśnie w związku z jakimiś zawodami sportowymi, czy po prostu coś się zadziało, nie wiem, jakiś etap w życiu, ciąża, wyjazd, gdzieś tam się ten sposób odżywiania. Wyregulował i teraz trzeba wrócić na dobrą ścieżkę, więc podchodzimy do tego zadaniowo. Nie wiem, zaczynamy się więcej ruszać. To jest też kwestia tego, że trochę nam się ten tryb z wiekiem zmienia, i, i część osób po prostu potrzebuje też w związku z tym tak naprawdę trochę doprowadzić się do takiego swojego optymalnego sposobu funkcjonowania. I ok, i wtedy jadłospis jest jak najbardziej e, przydatnym narzędziem, chociaż myślę, że w przypadku wszystkich trzeba się nauczyć. Tak, może oprócz tych sportowców, ale jeżeli ktoś zmienił swój tryb funkcjonowania, to też musi się na nowo nauczyć, żeby później też nie wrócić na te stare tory. Więc tak naprawdę ten jadłospis zawsze powinien być taki, takim elastycznym elementem współpracy, tylko w niektórych przypadkach elastycznym bardziej, zwłaszcza właśnie u osób, które mają zaburzoną relację z jedzeniem. Jak w takim razie wygląda sprawa, jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania? Tutaj, e, oczywiście nie, nie wchodząc w szczegóły, ten jadłospis, często taki sztywny, powiedzmy, jest wymagany w momencie, kiedy na przykład mamy do czynienia z anoreksją i potrzebna jest ta rehabilitacja wagi, bardzo taka intensywna i w krótkim czasie. I też przede wszystkim dla ratowania życia i zdrowia. Więc tutaj trzeba się skupić na tym, żeby się tych zasad trzymać, tym bardziej, że choroba lubi szukać tych różnych furtek, gdzie można trochę bardziej elastycznie podejść, tylko że w przypadku zaburzeń odżywiania związanych z niedożywieniem, anoreksją, ta elastyczność nie jest zawsze dobra. Oczywiście, że dużo tutaj to jest temat na jakby osobny związany z zaburzeniami odżywiania, Dużo zależy od tego, w jakim stanie jest pacjent, jakie są cele do wypracowania, czy to jest tylko i wyłącznie właśnie ta, to zwiększenie masy ciała, czy to już jest taki etap, że ta masa ciała jest taka powiedzmy na granicy, e, że możemy też uczyć pacjenta już właśnie takiej większej elastyczności, tego żeby no właśnie nie traktował tych liczb tak zero-jedynkowo, e, żeby zwracać uwagę na to, to odzyskiwanie głodu i sytości i kierowanie się tymi sygnałami. Więc tutaj, jak widzimy, nawet w przypadku zaburzeń odżywiania, też ten jadłospis będzie można wykorzystać mniej lub bardziej elastycznie, tylko tutaj trzeba być naprawdę bardzo, bardzo czujnym. Natomiast w przypadku takiej zaburzonej relacji z jedzeniem, która jest wynikiem właśnie tych różnych diet, które, przez które pacjent przechodził, restrykcji, które sobie narzucał, jakiegoś takiego emocjonalnego czy napadowego obiadania się, to tutaj sztywny jadłospis naprawdę się nie sprawdzi, ponieważ sztywny jadłospis to jest forma restrykcji. A u takich osób każda forma restrykcji będzie wprowadzała ich w to błędne koło czyli restrykcje, obiadanie się, kolejne przechodzenie na dietę, znowu rezygnowanie, znowu obiadanie się i tak w koło. Dla wielu osób, które trafiają do gabinetu dietetyka czy pseudodietetyka to jest y, remedium na wszystkie troski. Tak jak ja się będę trzymać jadłospisu, spisu, to nie będę podjadać, to nie będzie napadów objadania się, zrobię sobie tak ten, tą redukcję masy ciała, która mi się marzy, i wszystko się naprawi. Nie, nie naprawi się, bo może uda ci się wytrzymać tydzień, dwa, miesiąc, nawet kilka miesięcy, ale w pewnym momencie to się odbije. Dopóki ty nie nauczysz się elastycznie komponować swoich właśnie posiłków, dopóki ty nie nauczysz się, że to zero-jedynkowe podejście zawsze się kończy właśnie takimi napadami obiadania się czy tą ostatnią wieczerzą, to, to nic się nie zmieni w tym zakresie. To będziesz wpadać w to koło, Restrykcji, kompulsji i później przechodzenia na kolejną dietę. Więc tutaj, tym bardziej w zaburzonej relacji z jedzeniem, ten jadłospis musi być wykorzystany bardzo, bardzo elastycznie. Ma dawać takie poczucie pacjentowi, że to on właśnie decyduje, żeby nie było tam tej sztywności, żeby nie było tam zbyt dużo tych restrykcji, żeby nie było w żadnym wypadku rezygnowania z różnego rodzaju produktów bo to zawsze będzie taką osobę popychało do tego, żeby czuć to napięcie, napięcie związane z brakiem takich możliwości jak w momentach, kiedy były te napady objadania się. Więc wykorzystajmy właśnie te, te fundamenty, tą sytość, uważność i elastyczność w tworzeniu takiego sposobu odżywiania. Czy też pracę z jadłospisem w przypadku pacjentów, właśnie z taką zaburzoną relacją z jedzeniem, ale bardzo uważnie i nie dajmy się <grym> tak naprawdę im trochę tak zmanipulować, że ten jadłospis będzie dobrym, dobrą formą, że to ich nauczy. Dla części osób można to potraktować trochę jako wyzwanie. Ok, dobrze, zróbmy to. I może dla Twojego bezpieczeństwa obawy tego, że znów stracę kontrolę, bo to jest często taka obawa, zacznijmy od tego jadłospisu, który ja Ci stworzę według właśnie wspólnych, wspólnie ustalimy sobie, jak to powinno wyglądać, A, ale później pamiętajmy o tym, że kluczowe jest to, żeby na bazie tego jadłospisu. Później coraz więcej tej elastyczności próbować wprowadzić, czyli stawiamy przed sobą wyzwanie, że zaczynasz trochę mieszać te posiłki, tak? nie trzymasz się tego sztywno. Później zaczynamy stawiać sobie wyzwanie, że jeden posiłek nie jest według jadłospisu, tylko ty sobie ustalasz. Oczywiście, że to może się powielać z jakiegoś innego dnia. Bo, no bo my też jemy trochę monotematycznie, więc to nie będzie takie wow, innowacyjne, ale to daje pacjentowi takie poczucie, że on więcej decyduje, że uczy się tej elastyczności, że jest w stanie jakby sam sobie to opracowywać i że nie ma z tyłu głowy jakiegoś takiego, takich blokad kontroli, które by doprowadzały do tego, że ja już odpuszczam. Albo że po następuje jakieś potknięcie, bo zrobiłam coś nie tak i to odhamowuje cały ten proces na nowo. W momencie, kiedy mamy jadłospis i kiedy któryś posiłek by nie poszedł tak, jak miał pójść, no to znów jest powód do tego, żeby podpuścić. Znów jest powód do tego, żeby podejść zero-jedynkowo. Dlatego tak ważna jest ta elastyczność, że jeżeli nie zjadłaś czegoś z jadłospisu, to, to super, bo tego się mieliśmy uczyć. No i teraz zastanówmy się, czy ten niezjedzony według jadłospisu posiłek był OK, jak się po tym czułaś, czy to chcesz, nie wiem, wpisać na listę swoich potraw, które, które gdzieś tam ci odpowiadają. I wtedy zupełnie zmienia się też podejście właśnie do, do całego tego procesu, tak naprawdę. Jadłospis może być fajnym, użytecznym narzędziem, Natomiast musi być wykorzystany w odpowiedni sposób w zależności od pacjenta. Bardziej na zasadzie narzędzia do nauki niż do wyręczania. Zobaczmy, że jadłospis też niedobrze się sprawdzi, kiedy osoba jest częścią rodziny. Da, daje to takie poczucie, że trzeba to będzie jakoś zorganizować, takie przekonania się pojawiają, że moje jedzenie będzie inne niż ich. Tak? Oczywiście okazuje się, że bardzo często można e, sobie ten jadłospis dostosować dla całej rodziny, tak naprawdę, bo to nie są jakieś e, rzeczy, które, które inne osoby, te, które na przykład się nie odchudzają, nie mogą zjeść. Tak? To jest kwestia porcji, tak naprawdę najczęściej. Oczywiście jadłospis nie sprawdzi się też u osób, które cenią sobie wolność i decydowanie o sobie, a tak naprawdę to dotyczy większości z nas. My wszyscy lubimy sami o sobie decydować. Dlatego trzeba tak tworzyć te, czy to jadłospisy, czy właśnie później te zasady na bazie tego jadłospisu, żeby one były właśnie jak najbardziej takie dające pacjentowi odpowiedzialność. Nie zrzucające na niego odpowiedzialności, ale dające jemu odpowiedzialność i decyzyjność za to, jak ten proces wygląda. Oczywiście często ten jadłospis jest też. Trudny do wprowadzenia w związku ze stylem życia i pracy, jaki osoba prowadzi. Albo bardzo chaotyczny, albo bardzo zapracowany. No, oczywiście często się okazuje, że tutaj jest do przepracowania w ogóle ten obszar tego, dlaczego ja nie wiem, odpuszczam swoje zmiany zdrowotne, swój sposób odżywiania na rzecz pracy i innych obowiązków. <słuch> Więc tutaj jadłospis czy nie, trzeba przepracować inne głębsze rzeczy. Jakby nauczyć się asertywności, delegowania obowiązków. No, oczywiście ten jadłospis, tak jak powiedziałam, nie do końca sprawdzi się w takiej swojej teoretycznej formie w przypadku zaburzonej relacji z jedzeniem, no bo tutaj pojawiają się te liczne przekonania na temat e, jedzenia, diety, zaleceń różnego rodzaju. No dobrze, no ale w takim razie już jakby kończąc te dywagacje na temat tego, czy jadłospis to jest narzędzie psychodietetyczne czy nie albo co jeżeli nie jadłospis. Oczywiście tak naprawdę te formy, które przedstawię, są pewnym takim pewną modyfikacją jadłospisu. No i właśnie o to chodzi, żeby ten jadłospis był jakąś taką bazą, a my na jego podstawie próbujemy dostosować to najlepiej jak się da do pacjenta. No i właśnie jeśli nie jadłospis, to może być to praca z dzienniczkiem żywienia. Tutaj e, to jest ważne pod tym względem, że pracujemy z tym sposobem odżywiania, który pacjent zna, który z jego i na tej bazie możemy wprowadzać jakieś niewielkie modyfikacje takie, żeby małymi krokami wprowadzać ten zdrowszy styl życia. To jest o tyle dobre, że jeżeli my wychodzimy z jakimś konkretnym jadłospisem dla wielu osób to jest w ogóle Kosmos, tak to jest inna rzeczywistość. Kiedy pracujemy z ich sposobem odżywiania się, bardzo często się okazuje, że te nawet niekoniecznie dobrze zbilansowane i niezbyt zdrowe posiłki da się zmodyfikować tak, żeby były zdrowsze. I dajemy pacjentowi takie poczucie, że to jest na, na bazie jego sposobu odżywiania. Znów jest ta decyzyjność, znów jest to takie poczucie, że no, ja zmieniam tylko trochę to, co ja już znam. Więc omijamy trochę ten lęk. Oczywiście tutaj też jest ważne to, że pojawia się rasta. Siła notowania. Ja zawsze wychodzę z założenia, że zapisywanie różnego rodzaju rzeczy to jest jeden, może obok tych trzech fundamentów, czwarty fundament tego, żeby zmiany dokonywać jak najlepiej. No i druga opcja to jest to, że w momencie, kiedy notujemy, kiedy przyglądamy się temu sposobu odżywiania, ta sama obserwacja daje nam też większą świadomość tego, jak jest, jak chciałbym chciałabym, żeby było, co jest OK, co nie jest do końca OK, co jest totalnie nie OK, bo, bo takie rzeczy też się będą zdarzać w naszym sposobie odżywiania i jak chcemy to zmienić, od czego one zależą, bo w momencie kiedy notujemy, to pewne takie wzorce zaczynają się. Pojawiać. No, oczywiście, praca taka ze schematem sposobu odżywiania i z przekonaniami na temat odżywiania. No, właśnie, y, trzeba porozmawiać trochę o tym, jak my traktujemy, my jako pacjenci, jak my traktujemy ten jadłospis, ten sposób odżywiania, y, dlaczego właśnie podchodzimy do niego sztywno albo nie, jakie są właśnie te nasze takie nasze podejście do tych różnych potknięć, do tego dzielenia produktów na dobre i złe, więc tutaj wchodzą w grę te wszystkie, praca z tymi wszystkimi listami, właśnie tabelkami, gdzie mamy podział na te różne produkty i, i zaczynamy rozmawiać o tym, jak się uczyć tej większej elastyczności. To jest właśnie podejście do tego takiego czarno-białego myślenia na temat odchudzania, że w momencie, kiedy następuje jakieś potknięcie, to to już jest porażką. Trzeba oddzielić potknięcie od porażki i zaakceptować to, że te potknięcia się będą zdarzały, i one są tylko dla nas taką informacją, że coś się zadziało, i my teraz na to musimy zareagować. No oczywiście tutaj też ja zawsze zachęcam do tego, żeby określić swoją hierarchię wartości i na tej podstawie zdecydować, co jest mi bliskie, tak? Czy mi jest bliska bardziej wolność, czy mi jest bardziej bliskie takie właśnie systematyczne, konkretne podejście do tematu, do zadania projektowe? czy właśnie bardziej na zasadzie takiego procesu, w którym ja decyduję, w którym ma być więcej elastyczności, w którym zależy mi na tym, żeby czuć się dobrze i lekko się tych wszystkich zasad trzymać. I oczywiście, że to będzie wymagało pewnie dłuższego czasu na osiągnięcie tych celów i efektów, ale da pacjentowi poczucie, że on to robi po prostu po swojemu, tak jak jest mu blisko. Według tych wartości, które są mu bliskie. No, a jak my działamy zgodnie z wartościami, to to jest naprawdę e, skuteczne i daje takie poczucie, że e, to, co wprowadzam, w tym wytrwam. Więc e, już podsumowując, na jakim etapie. W takim razie ten jadłospis wprowadzać w zależności od pacjenta. To jest właśnie to, ta nasza skrzynka z narzędziami, że mamy tam to narzędzie, jakim jest jadłospis, natomiast to w jakiej formie, w jaki sposób, jak, kiedy go zastosować, decydujemy w momencie, kiedy poznajemy pacjenta, klienta. Eee, dlatego warto połączyć taki elastyczny jadłospis. Z pracą psychodietetyczną, taką e, pracą związaną z różnymi przekonaniami, e, z tym e, jakby tłumaczeniem sobie tych mechanizmów jedzenia emocjonalnego, obiadania się, dlaczego sztywne podejście, dlaczego kategoryzowanie produktów prowadzi do, e, do tego, że się obiadamy i dlaczego właśnie też sztywny jadłospis nie jest tutaj rozwiązaniem, jeżeli my chcemy osiągnąć efekty nie na chwilę, bo na chwilę to rzeczywiście się sprawdzi. Ale jeżeli my chcemy zmienić coś w swoim życiu, wytrwać w tych nowych zmianach, to wtedy musimy połączyć elastyczny jadłospis, edukację na jego temat, skupienie się na tych trzech fundamentach, no właśnie z taką dodatkową pracą psychodietetyczną i wykorzystaniem jeszcze innych narzędzi, no, których na przykład opowiem właśnie w tym szkoleniu o którym mówiłam. Więc tak bym określiła to, czy jadłospis wyklucza się w pracy psychodietetycznej. Jadłospisu nie wyklucza się w pracy psychodietetycznej. Natomiast trzeba zrozumieć kiedy i w jaki sposób jego zastosowanie będzie po prostu optymalnie najlepsze dla pacjenta. Zamiast określać czy korzystać z adresu czy nie, warto rozważyć w jakiej formie go wykorzystamy, jak dokładny on będzie, jak sztywny, powiedzmy, jest ma, ma być tak w przypadku akurat tego pacjenta, z jakimi informacjami dla, dla pacjenta go chcemy przedstawiać, bo czasem dobrze jest nie przedstawiać tych wszystkich liczbowych elementów, tylko znów uczyć pacjenta obserwacji tego, jakie to są porcje, jakie to są ilości, jak się po nich czuje. Więc tutaj to też jest jeszcze taki kolejny aspekt: czy my w tym naszym jadłospisie dajemy te wszystkie informacje takie na tacy, czy część, bo w przypadku zaburzonej relacji z jedzeniem czasem. Jest lepiej ograniczyć te ilości, zwłaszcza liczbowe, na których bardzo skupiona, skupiona jest uwaga. No i oczywiście konieczna jest oprócz spisu praca z przekonaniami, analiza historii pacjenta, praca z wartościami i nad tymi zasobami psychicznymi wokół całej tej zmiany. Warto pamiętać, że gotowość do wprowadzenia zmian jest skomplikowanym procesem, tak? To nie jest tak, że ona jest albo jej nie ma. Ambiwalencja wobec zmiany jest czymś naturalnym i ta zmiana często przebiega w sposób nieliniowy. Dlatego wszystkie sztywności będą jeszcze bardziej nam tutaj zakłócać ten proces. Gotowość nie ma takiego stałego charakteru. Bywa zmienna w zależności od tego, co się w naszym życiu dzieje, w zależności od tego też czy mamy możliwość zmiany. Jak ważna jest dla nas ta zmiana. Dlatego trzeba pracować bardziej nad tym, żeby uczyć, edukować, żeby pacjent sam chciał i wiedział, jak się zmienić, niż żeby to było na zasadzie, że my kogokolwiek chcemy naprawić, bo to jest chyba coś, z czym mierzą się pacjenci. Że specjalista trochę rzuca na nich swój, swoją potrzebę osiągnięcia sukcesu w dokonywaniu tych zmian. Trochę przenosimy na pacjentów to, że chcemy być dobrym specjalistą, a dobry specjalista to ten, który ma efekty liczbowe. Nie. Dobry specjalista to ten, który daje, który pozwala pacjentowi stworzyć przestrzeń do zmiany, i ta zmiana się dokonuje na różnych stopniach, poziomach, nie zawsze jest mierzona tylko liczbami na wadze czy w obwodach, ale przede wszystkim w tym, jak się pacjent czuje, co czuje i czy chce trwać w dokonywanych zmianach. Dzięki za wysłuchanie tego podcastu. Jeżeli szukasz więcej inspiracji, dodatkowego wsparcia, możliwości pracy nad swoją relacją z jedzeniem, to zapraszam na moją stronę www.dbamocud.pl. Tam znajdziesz linki do podcastów, do artykułów, a także do moich kursów, szkoleń i różnego rodzaju wydarzeń, w których biorę udział, które może będą. Czymś skierowanym do Ciebie. Dodatkowo, zapraszam też na mojego Instagrama, to tam jestem na bieżąco, jestem aktualnie. Znajdziesz mnie jako Anna Paluch, psychodietetyk. Jeżeli szukasz dodatkowego wsparcia w zakresie zaburzeń odżywiania, napisz do mnie. Możesz to zrobić poprzez Instagram, Facebook albo kontakt, który znajdziesz na mojej stronie.